Witam wszystkich. Dzisiaj będzie jak wyciągnąć silnik z sieczkarni 6810 John Deere'a. Filmik instruktażowy, bo jednemu z moich klientów przydarzyła się niemiła niespodzianka. Mianowicie, otworzę. Obciął się, a zaraz wam pokażę. Obciął się, uszkodził się frez. Tutaj w środku, w tej piaście, tej tulejce, czy tam tej piasce, któryś przekazuje napęd na przekładnię kątową, albo się uszkodził w tym elemencie, albo w ośce. No czasami to się zdarza, tak dwóm osobom w ciągu roku się to zdarza. No i Paweł miał tą nieprzyjemność, że mu się to zdarzyło. I teraz szybko, żeby nie przeciągać, powiem wam, jak wyciągnąć silnik, jak to zmienić, jak to naprawić. Więc tak, zaczynamy, musicie ściągnąć rurę, tak? Rurę ściągamy tutaj, te dwie śruby, jedna, druga. Siłownik wybijamy tu u góry, siłownik nam zostaje. I wiązkę elektryczną tam odpinamy jakimś tu pasem, paleciakiem, najlepiej ładowarką. Do góry ściągamy rurę. Później macie tutaj takie śruby, te. Raz, dwa, trzy, cztery. Te po tej stronie. Tutaj macie bak, tych nie trzeba odkręcać, te. Później z tyłu macie też tak samo cztery śruby. Tutaj te, raz, dwa, tam trzy, cztery. Tą podstawę trzeba odkręcić. Raz, dwa, trzy. Z drugiej strony też raz, dwa, trzy. I tu u góry mamy wszystko. Teraz przechodzimy jeszcze pod spodem tutaj. To czasami trzeba przytrzymać tutaj, bo są nakrętki od dołu przy tych śrubach. Tutaj jeszcze są śruby. Tutaj o to, co pokazuje, nie wiem. O to, co się tutaj obrywało. To tutaj też trzeba odkręcić z jednej i z drugiej strony. Tutaj od tłumnika. Tutaj tą opaskę trzeba ściągnąć, tak? Tłumnik zostaje, tam od filtra powietrza ta rura odciągu, tych też trzeba. Wentylator, to trzeba ten plastik cały odkręcamy. Odkręcamy tutaj też, najlepiej tutaj na tym napinaczu, raz na tych trzech śrubach, całe ten wiskozę z tymi pasami. Bo ten wentylator musimy wyciągnąć cały z obudową. Sprzęgło wiskotyczne z obudową musimy wyciągnąć stąd. Tutaj więcej chyba już tam nic nie mamy, bo paska pójdzie nam tutaj to. No tutaj ta śrubka, co mówiłem, też tam u góry. No i maskę ściągamy na pasach, a od turbiny, od filtra powietrza, tak? No to tutaj my sobie tutaj bierzemy albo tu na opasce, albo tu. Opaski popuszczamy, ale raczej z filtrem my ściągamy to. Czyli tamtą bierzemy do turbiny, tą rurę zaraz wam pokażę. Sorry, że tak chaotycznie, ale... O, tutaj odpinamy, albo od turbiny tu, albo tutaj, nie? I ściągamy tą maskę, wtedy ściągamy maskę do góry. Tutaj mówię, tą osłonę plastikową musicie razem z tym wentylatorem, to się wyciąga na bok. Wentylator na tych trzech śrubach, po to, żeby tam odsunąć silnik. I teraz tak, wiązkę silnika to tutaj odpinacie sobie na wtyczce i otworzy mi się tu, otworzy chyba, może mi się uda. Dobra. Teraz tak, możecie sobie zdemontować ten trójkącik tutaj, tu i tu, cztery śruby, ten trójkąt. Wtedy będziecie mieć lepszy dostęp tam do takich śrub, które są na flanszy, trzeba tam wejść pod maszynę. Flansza taka okrągła jest, pokażę wam zaraz tam na przekładni gontowej. Flansza okrągła na śruby 16 łebki. Będzie ją widać, nie będzie. Zaraz tam do silnika podejdę, to wam pokażę. Tutaj tą śrubę trzeba wyjąć, odkręcić jedną, tą stopę. Tutaj tych nie, tylko tą. A tutaj zaraz z tego dzwonu trzeba odkręcić, zaraz wam pokażę. O, tak to ma wyglądać, słuchajcie. Tutaj ta stopa zostaje. A tutaj z tego dzwonu taki okrągły jest dzwon. Na tym dzwonie odkręcacie. Przekładnia zostaje.
to tylko wysuwacie do tyłu. No i jak wysuniecie ten silnik już sobie do tyłu, silniki mają uszy takie do montażowe, do, żeby tam zawiesić wieszak lub tam linką, nie wiem, jakimś tam odsuwacie do tyłu, bezpiecznie, tam, ostrożnie tam jakoś dechę na chłodnicę, żebyście nie dziugnęli w chłodnicę, żebyście nie uszkodzili chłodnicy. Także nie trzeba tu chłodnicy demontować. A i tu jeszcze, widzicie, nie zapomniałem, od chłodnicy trzeba spuścić płyn i rury od chłodnicy trzeba jeszcze też tutaj tą i tamtą u góry trzeba zdemontować, nie? No to zauważylibyście na pewno to. I odjeżdżamy silnikiem do tyłu troszeczkę i wtedy widać tą flanszę, macie dostęp do flanszy. Jak się obcięło fres na flanszy, to pół biedy, odkręcacie to, przyjeżdżacie do mnie, kupujecie flanszę, zakładacie, jedziecie dalej. Jak się obciął fres na przekładni kątowej, no to troszeczkę gorszy temat jest. Można to, ten wałek, tam są na trzy śruby taki przykręcane. Pójdę, pokażę zaraz wam. O, tak to wygląda po wyjęciu. Widzicie, to jest przekładnia. Tu czasami ten fres się zużywa. Ścina po prostu się albo da tulejka. Tu jest na trzech śrubach przykręcone, tak jak mówiłem. I z drugiej strony jeszcze tam jest obudowa łożyska. I to można wyjąć ten wałek i założyć drugi wałek. Powiem wam, że to nie zawsze, bo tu są podkładki dystansowe. Trzeba to wycyrklować, żeby tam ten luz był odpowiedni. Chyba lepiej całą przekładnię, chociaż to jest więcej roboty, tak? Przekładnia wisi na takich tutaj tylko dwóch tych stworzniach i na silniku. Tylko że do przekładni jest przykręcony tutaj hydromotor, pompy i obieg oleju hydraulicznego, także to tam jest troszeczkę roboty. No i żeby ją wyjąć, no to raczej musimy wyjąć zbiornik, żeby to wyciągnąć na przekładnię, bo dojmy nie wyciągniemy, bo przeszkadza zbiornik oleju. No, trzeba byłoby demontować zbiornik oleju. No nie wiem, dołem nigdy tak nie próbowałem tego robić, to wam nie będę tutaj ściemniał. Ale myślę, że wystarczyłoby zmienić jeden element, bo to tam czy często, to często się tak nie uszkadza. Tu widzicie, jest w idealnym stanie ten wałeczek. To się często nie uszkadza. Bardziej te flansze, chociaż no różnie tam bywa. No, mówię, jednym, dwóm osobom w ciągu roku to się po prostu psuje. Także to tyle. Zmieniacie to z powrotem, zakładacie bez żadnych tam komplikacji, bo to kołem się przekręcicie i jest ok. A jakie są objawy takiej awarii? No, sieczkarnia przestaje jechać, przestaje działać hydraulika. Próbuje jakoś tam pomalutku coś tam wyjechać, ale pierwsza rzecz, którą musimy sprawdzić, to czy na zapalonym silniku obraca się ten wałek. Jeśli ten wałek się nie obraca, to oznacza to właśnie, że jest ten fres uszkodzony. Także to tyle na ten temat. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, dajcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. I jak ktoś może, to niech poleci może mój kanał, czy udostępni. Przez to będę miał może jakieś tam groszowe, więcej groszy z wyświetleń. I będzie mi to pomagało w realizowaniu moich pasji. Ale to jak ci, co nie oglądają, to ci, co oglądają, to wiedzą, o co chodzi. A ci, co nie oglądają, no to może zobaczą, jak będą oglądać. Także następne filmiki, jak mi tam się trafi jakiś temat właśnie, to będę nagrywał takie tematyczne bardziej. Chociaż różnie będzie przeplatane. Tu akurat chciałem pomóc mojemu koledze, klientowi w tym, jak to, żeby miał łatwiej po prostu to wszystko zrobić. Pozdrawiam, życzę bez awaryjności i bez strachu, to się nie dzieje zbyt często. Słuchajcie, w sieczkarni w Polsce są setki John Deere'ów, a przypadków takich w ciągu roku są dwa. Jeden, dwa przypadki.